zwieńczeniem zawodów Senior Games 2012 jest pierwszy półmaraton jakubowy w Olsztynie. Impreza wyjątkowa chociażby za sprawą liczby startujących, bo tutaj pojawiło się ponad 500 biegaczy. Pierwszy półmaraton jakubowy to impreza towarzysząca Senior Games. Seniorów nie mogło więc zabraknąć na starcie. Wojciech Żulczyk z Nidzicy w życiu przebiegł już 13 maratonów i dziesiątki półmaratonów. To świetny wynik, zważywszy, że przygodę z bieganiem rozpoczął zaledwie 4 lata temu. Mając 49 lat, doszedłem do wniosku, że może warto by było przebiec maraton. No i spełniło się to moje marzenie i życzenie. Obok weteranów startowali debiutanci. Mam oczekiwanie, żeby ukończyć i przeżyć. I dobiec do mety generalnie. Byli też wyczynowi biegacze. Nie wiem, jakie Kenijki, bo miały startować dwie Kenijki, które miały tu przyjść. Nie widziałam jeszcze w stawce czy wystartu. Aczkolwiek będę starała się walczyć o pierwszą trójkę, wiadomo, u siebie. Tym bardziej, że pierwszy półmaraton. Tak, dokładnie. Fajna sprawa, że w końcu mamy pierwszy półmaraton w Olsztynie. Ja uważam, że super. Impreza, która się cały czas rozwija, może w końcu doczekamy się pełnego maratonu. Kenijek na starcie nie było, co zwiększało szanse Violety Kryzy. Ona biegła po zwycięstwo. Inni biegli po to, by po prostu ukończyć półmaraton. Chcieć znaczy móc, czego dowodem ten uczestnik, który na trasę zabrał swoje dziecko. Krzysztofa Redigan spotkaliśmy ponownie mniej więcej w 1/3 dystansu. Trzymał się dzielnie. Ja się regularnie na dychę biegam, także na razie jestem na 8 km. W połowie dystansu było już niemal przesądzone, że zwycięzcą półmaratonu zostanie Dariusz Malik, reprezentujący klub z podolsztyńskich Gronic. I tak też się stało. Po godzinie i 12 minutach minął metę jako pierwszy. Chyba 6 km w dwójkę biegliśmy z Pawłem Krzyłkowskim. Do 13 km, 13 zaatakowałem. Zrobiłem tam krótką przewagę, później zwiększałem tę przewagę. Wśród pań, zgodnie z przewidywaniami, triumfowała inna zawodniczka z Gronic, Violeta Kryza. Jestem bardzo zadowolona, że z takim zapasem, bo niedługo właśnie biegam maraton i mogłam nie dać siebie wszystkiego, tylko powiedzmy to był bieg dla mnie 50-60%. Pierwszy półmaraton w Olsztynie okazał się strzałem w dziesiątkę, czego dowodzi frekwencja wśród startujących i kibiców. Pula nagród wynosiła prawie 15 tysięcy złotych. Zwycięstwo zostało wycenione na 1500 złotych. Warmej, Mazury, Senior Games 2012 uważam za zamknięty. A to już wczorajsza wieczorna uroczystość zakończenia zawodów Senior Games, która odbyła się w olsztyńskim amfiteatrze. Wzorem ceremonii kończących Igrzyska Olimpijskie był przemarsz uczestników z flagami narodowymi oraz przedstawicieli poszczególnych dyscyplin. Było też uroczyste opuszczenie oficjalnej flagi zawodów. Był też czas na pierwsze podsumowania. To była świetna impreza, świetnie zorganizowana. Powiem o części żeglarskiej. Nastartowało sporo zawodników, takich naprawdę dobrych. Jestem szczęśliwa, bo ludzie są szczęśliwi. Są zadowoleni, są uśmiechnięci. Spełnili tutaj właśnie swoje oczekiwania, poprawili swoje wyniki sportowe. I chcą do nas przyjeżdżać i chyba to jest sukces osiągnięty, sukces też promocyjny. Podczas uroczystości uhonorowano również paraolimpijczyków z Warmii i Mazur, którzy z Londynu wrócili z 6 medalami. Na koniec, także wzorem największych imprez sportowych, pokaz sztucznych ogni. Trzeba przyznać, bardzo efektowny.